Dobry wieczór, Piotr Kraśko. To są Fakty po faktach w TVN24, a z nami podpułkownik rezerwy, dr Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie ministrze, na pewno pan, ja i nasi widzowie pamiętamy tę poruszającą scenę, kiedy Mariusz Kamiński opuścił więzienie ułaskawione przez pana prezydenta i znalazł się w jego, mówię to teraz bez żadnej złośliwości, w czułych, serdecznych objęciach. To poruszająca scena była. I teraz ten sam Mariusz Kamiński mówi, że to hańba, że wzięliśmy udział w tej wymianie więźniów, bo nie uwolniono Andrzeja Poczobuta. No jeżeli to hańba, to brał w niej udział prezydent Andrzej Duda, któremu dziękował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, dziękował Donald Tusk, a szef naszej dyplomacji mówi, że to była wzorowa współpraca rządu z panem prezydentem. Czy Andrzej Duda dopuścił się czegoś haniebnego? Bez wątpienia hańby tu nie ma. I to teraz może, Mariusz Kamiński pana słucha i mówi, tym, no jak to? W tym jakże szczególnie zadanym pytaniu, panie redaktorze, spróbujmy uporządkować dwie kwestie. To, że doszło do zatrzymania Pawła Rubcowa w 2022 roku, to jest wielka zasługa wspomnianego ministra Kamińskiego i ABW. Mówimy o oficerze GRU, znanym także jako Pablo González, który został przekazany w ramach tej wymiany. Tak jest. Otóż to. Pomimo wielkiej krytyki ze strony liberalnych mediów, zwłaszcza daleko zachodnioeuropejskich. Ale Mariusz Kamiński mówi, że warunkiem jego, rozumiem, jego ekipy PiSu było to, okej, oddamy wam tego Rubcowa, ale w zamian chcemy Andrzeja Poczobuta. Gdyby to było takie proste, panie były ministrze, to Rubcow, gdyby to było takie proste, Rubcow nie przebywałby w więzieniu, oczekując na proces już 2,5 roku. W przypadku służb taka wymiana, za każdym razem trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, stroną tych negocjacji była strona amerykańska, nie Polska. To nie Polska stawiała warunki Federacji Rosyjskiej. Strona amerykańska od ponad 2 lat, co zresztą pan minister Kamiński również podkreślił w swoich wpisach, prowadziła te negocjacje. Naszym partnerem do negocjacji była strona amerykańska, czyli sojusznik. Rozumiem. Niejednokrotnie dużo trudniejsze negocjacje. Okej, tylko żebyśmy mieli jasność. Jeżeli Mariusz Kamiński mówi naszym warunkiem, to znaczy kogo on ma na myśli? On był zaangażowany w te negocjacje, to wynika z pana wiedzy, z Amerykanami w sprawie wymiany więźniów? Na pewno należy to pytanie zadać ministrowi Kamińskiemu, natomiast ale panu podczas, nic o tym gdy nie wiadomo. Był koordynatorem służb specjalnych, spodziewam się, że jakieś informacje, gdy te negocjacje toczyły się na poziomie jeszcze służb specjalnych, posiadał. Natomiast druga sprawa to jest kwestia tego, jak wygląda sama wymiana. Wymiana w służbach, tam są generalnie 3 waluty. Pierwsza to oczywiście środek pieniężny, druga to informacja, trzecią walutą, najwyżej cenną są przysługi. Tego typu wymiany, tego typu negocjacje za każdym razem obejmują tą trzecią walutę. Ona nie musi być wymieniona natychmiast. Natomiast ona ma niezwykłą wartość w relacjach sojuszniczych również. Rozumiem, ale czy z pana wiedzy wynika, że kiedy Amerykanie powiedzieli, słuchajcie, zależy nam na tym Pawle Rubcowie, my chcemy Iwana Gierszkowicza, to jest bardzo duża operacja. Czy Polska podniosła wtedy, jak ważne dla nas jest to, by Andrzej Poczobut był wolny? Bez wątpienia tak. I temat uwolnienia redaktora Poczobuta podnoszony był i za poprzedniego, i tego rządu w negocjacjach. Dziś te negocjacje mają troszeczkę inny tor. I potwierdzam, że takie wysiłki są czynione. Zresztą wydaje się, że klucze do wolności pana redaktora Poczobuta leżą również w innych imperiach. Mogą leżeć w innych imperiach. To, dlatego trzeba tą grę... Rozumiem, rosyjskie pan ma na myśli. Bardzo poważnie wyważyć. Proszę przejrzeć wizytę... Ostatnie wizyty zagraniczne prezydenta Andrzeja Dudy. Ale panie ministrze, jak przy tym jesteśmy, bo to był bardzo ciekawy wątek też. Więc... Kiedy pan prezydent Duda był w Chinach, odbył rozmowy, rozumiem, że możemy o tym mówić, w której wytłumaczył, czy przekonał przywódcę chińskiego do tego, jak ważne dla nas jest to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, i wpłynął na niego, żeby Chiny wpłynęły na Białoruś, żeby opanować sytuację na granicy, która nie to, że jest teraz dobra, ale się uspokoiła w porównaniu do tego, co było. Czyli można było wpłynąć na Chińczyków w tej sprawie, czy można wpłynąć na Chińczyków w innej sprawie związanej z Białorusią?
Panie redaktorze, dobrze, że pan to mówi. Ja mogę jedynie powiedzieć, że takie wysiłki są czynione i uwolnienie pana redaktora Poczobuta jest absolutnie jednym z priorytetów. W tym zakresie obserwujemy zarówno działania strony rządowej, jak i pan prezydent wielokrotnie podnosił tę kwestię. A czy możemy powiedzieć, czy w Chinach podnosił też tę kwestię? To była rozmowa prezydenta z przywódcą Chin. W wielu obszarach mieli panowie bardzo wiele czasu, niespotykaną ilość czasu na prywatną, na osobistą interakcję, więc spodziewam się, że również te kwestie niezwykle ważne dla pana prezydenta mogły być poruszone, ale nie chciałbym, żebyśmy wychodzili za daleko od zasadniczego tematu. To znaczy kwestii samej lojalności sojuszniczej w prowadzeniu tych negocjacji. Bo teraz mówimy o relacji z Amerykanami. I teraz. O relacji z Amerykanami. Panie redaktorze, każda tego typu operacja, jak schwytanie oficera GRU, zwłaszcza tak umocowanego, tak głęboko zakonspirowanego, wymaga współpracy sojuszniczej. Wymaga współpracy wielu różnych państw. I tak jak Norwegia czy Słowenia również jednoznacznie nie uzyskały żadnej wymiany w tej konkretnej operacji. Tak samo w przypadku Polski. Jeśli wspólnie te siatki szpiegowskie łapiemy, jeśli wspólnie wykrywamy, identyfikujemy te zagrożenia, wspólnie doprowadzamy do aresztowania tych aktywów, żeby miał jasność, SWR. W sprawie aresztowania Pawła Rubcowa na terenie Polski współpracowaliśmy z Amerykanami? No takich informacji ja panu, panie redaktorze, bo to trochę wynika z pana słów. Ja panu dokładnie takich informacji przekazać rozumiem. Nie mogę. Czytajcie między wierszami. Niemniej jednak, jeżeli wspólnie prowadzimy operacje przeciwko siatkom wywiadowczym, a chyba mogę powiedzieć, że duża część tych aktywów Federacji Rosyjskiej, które były identyfikowane i zatrzymywane w ostatnim czasie, również tych odpowiadających za akty dywersji w Europie, informacje pochodziły ze strony amerykańskiej, to miejmy świadomość, że również na etapie negocjacji, cóż począć z tymi zajętymi aktywami, negocjacje odbywają się z sojusznikami. I trzeba mieć tego świadomość. Zawsze można powiedzieć, można było uzyskać więcej. Tylko pytanie brzmi... Nie, to można zawsze, tylko żebyśmy zrozumieli, dlaczego się nie udało. No bo Amerykanom zależało na uwolnieniu dziennikarza New York Timesa Iwana Gierszkowicza. Rozumiem, że my w rozmowach mówiliśmy, jak ważny dla Polski jest Andrzej Poczobut. No niewątpliwie teraz... strona amerykańska zna te okoliczności. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkich więźniów udało się również Amerykanom uwolnić. Zatrzymany, uwięziony Fogel. Po latach uwolniono. Fogel jest dalej w więzieniu i strona Federacji Rosyjskiej odmówiła wymiany tego więźnia. Ale czy może pan powiedzieć, Amerykanie powiedzieli, że zrobią co mogą, żeby uwolnić Poczobuta, ale im się nie udało? Czy oni powiedzieli, słuchajcie, następnym razem nie damy rady? Mogę powiedzieć, że z całą pewnością z tej wymiany, z tej operacji Rzeczpospolita ma większy pożytek niż z Pablo Gonzaleza siedzącego w polskim areszcie już 2,5 roku.